kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was Denko. Mam wrażenie, że dawno nie było, bo ten moje pudełko jest tutaj zupełnie pełne. I tak długo się zbierało, że już mówiąc szczerze, nie pamiętam, co tutaj jest, także to będzie pełna niespodzianka. Także jeżeli jesteście ciekawi, co za kosmetyki zużyłam w ciągu ostatnich, nie wiem, 2-3 miesięcy, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. I zacznę tradycyjnie od dużych opakowań. I tutaj mam szampon do włosów. To jest w ogóle babcia Agafia. Tak, babcia Agafia. Anti-stress, naturalny szampon zapobiegający wypadaniu włosów, żeńszeń syberyjski. Ja kupiłam ten żeńszeń, dlatego że miałam wcześniej taki szampon, ale z innej firmy, chyba z Herbal Pharmacy. Też właśnie z żeńszeniem, i on był taki, że był do tłustej skóry głowy, a suchych włosów, czyli balansował po prostu to wydzielanie sebum. I miałam nadzieję, że ten będzie działał podobnie, ale no niestety nie działał. W ogóle to jest takie opakowanie odkręcane, także jakoś tak mało wygodnie się tego używało, on był też dosyć rzadki, także dużo się z butelki wylewało. Nie był zbyt dobry ten szampon, mało się pienił, miałam wrażenie, że te włosy są niedomyte, no po prostu nie do końca mi się sprawdził, także no ja niestety polecić nie mogę, ale ogólnie te produkty z babci Agafi lubię, także na pewno coś tam jeszcze będę kupować. Dalej mam Eveline Cosmetics. Słuchajcie, mam tutaj wzmacniająca wcierka do skóry głowy Ambio. To jest taka seria z niebieskimi naklejkami. Ja coś tam jeszcze miałam z tej serii, teraz nie pamiętam. Może nawet tutaj gdzieś jest, a może nie, nie pamiętam. W każdym razie, słuchajcie, to jest pełne opakowanie. W ogóle mi się ta wcierka nie sprawdziła, a to z tego powodu, że ona zostawiała jakiś nalot na włosach i po prostu po umyciu głowy, kiedy ja tą mgiełkę zastosowałam, to na drugi dzień te włosy wyglądały takie, były takie szare, po prostu jakby brudne, nieumyte, posklejane, także zostawiała po prostu nalot na włosach, także ja czegoś takiego nie lubię. W tej chwili używam tej wcierki z Amber, tej z bursztynem, Jantar, Amber, Jantar. I tamta się sprawdza dużo lepiej, ta no niestety się nie sprawdzała, także denkuję pełne opakowanie. Kolejny kosmetyk z Eveline. Wiecie co, tu wcale nie ma dużo w tym denku, tylko mam tutaj duże opakowanie. Kolejny kosmetyk z Eveline Cosmetics i to jest balsam do ciała Botanic Expert. 5 drogocennych olejków, ultra odżywczy olejek w balsamie. Tak wygląda opakowanie. Podobał mi się ten balsam. Lubię takie balsamy w pompce, znaczy w pompce, w butelce z pompką, bo łatwo się tego używa. Zapach był przyjemny, taki delikatnie jakby kwiatowo, nie wiem, lekko kwiatowy, lekko jakiś taki tropikalny, ale bardzo przyjemny zapach, nie taki męczący i sam balsam też był fajny, bo ładnie się wchłaniał. Ja w tej chwili kupiłam coś z sukin, chyba tak mi się wydaje, i trochę się tak marzę po skórze, a ten się bardzo ładnie wchłaniał, także naprawdę przyjemny balsam. Ja chętnie jeszcze do któregoś z tych balsamów od Eveline wrócę. Ja już wcześniej miałam ze 2 razy tego typu balsamy, już nie pamiętam jakie, ale one wszystkie są moim zdaniem podobne i wszystkie są po prostu fajne, także ja ogólnie te balsamy do ciała lubię. Wrzuciłam też do denka dezodorant, chyba nie zawsze go wrzucam, Salt of the Earth. Tak to wygląda, ja używam ten w sprayu, ale są jeszcze takie w kamieniu i w końcu nigdy nie spróbowałam tego w kamieniu. To jest w każdym razie naturalny dezodorant na bazie soli morskiej, tak mi się wydaje. I ja tego dezodorantu używam już od lat i tu mam na myśli lat 5, 6, coś w tym stylu. Także bardzo, bardzo rzadko sięgam po cokolwiek innego i ten mi wystarcza w zupełności, to jest dezodorant, a nie antyrespirant. Także on nie hamuje pocenia, tylko po prostu hamuje nieprzyjemny zapach. Także ja mówię, kupuję przez cały czas, nie wiem czy w Polsce jest dostępny, tutaj kupuję w Holland & Barrett i jestem bardzo z tego produktu zadowolona. Wezmę sobie tu na kolana ten koszyk. Chyba wszystko już tu mam do twarzy, tak mi się wydaje. Masełko do demakijażu z The Body Shop, tak jak mówiłam, to już jest moje, znaczy w ogóle to już nie wiem, które opakowanie, ale teraz w ostatniej jakby turze, to chyba to jest drugie z kolei i trzecie mam w użyciu. Po prostu jakoś ten olejek jest w moim tutaj stacjonarnym sklepie niedostępny, dlatego zawsze kupuję to masełko do ciała. No i ja jestem z niego bardzo zadowolona, chociaż muszę Wam powiedzieć, że to masełko, powiedziałam masełko do ciała? Masełko do oczyszczania twarzy. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że ten balsam do oczyszczania twarzy, który kupiłam z tej Derma E, z tego iHerb sklepu, ostatnio w holu pokazywałam,
to naprawdę sprawdza się świetnie. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej, nie potrafię tego powiedzieć. Po prostu sprawdza się tak samo fajnie. Także po tamto, jeżeli będę robić jeszcze zakupy w iHeart, na pewno sięgnę, a jak nie, to jest po prostu u mnie na porządku dziennym, bo dla mnie jest to po prostu najlepszy produkt do makijażu. To i ten olejek z The Body Shopu. Jak na razie nie znalazłam produktu, który sprawdzałby się lepiej. Może niektóre sprawdzają się tak samo, podobnie, ale na przykład są droższe, czy nie wiem, coś tam innego mi nie pasuje. A tutaj po prostu pasuje mi wszystko. Sunscreen, krem z SPF, Bondi Sands, jeden z moich ulubionych kremów z SPF, to już jest chyba moje, to jest moje drugie opakowanie na 100%. I mam trzecie w zapasie. To jest SPF 50+, UVA, UVB, bez alkoholu, bez perfum, jest wodoodporny, jest cruelty free i tutaj też jest, że chroni, że jest bezpieczny dla raf koralowych, chociaż dużo mówi się o tym, że całe to bezpieczeństwo dla raf koralowych to jest tylko taki marketing, bo te filtry przeciwsłoneczne nie są w stanie zaszkodzić tym rafom koralowym, a cokolwiek im szkodzi, nie pochodzi z tych filtrów. No, w każdym razie serdecznie polecam Bondi Sands. Oczywiście pełna recenzja tego kremu jest na kanale. Patrzę, co, czego by tu zacząć. The Inkiliss. Wykończyłam Multibiotic, to jest ten taki serum nawilżający, czy też lekki krem nawilżający z probiotykami. Uwielbiam ten kosmetyk, to jest moje albo drugie, albo trzecie opakowanie i na pewno wrócę. Ja po prostu widzę bardzo fajne właściwości nawilżające tego kosmetyku, no i on ma bardzo lekką konsystencję, dlatego świetnie się nadaje rano, bardzo fajnie się sprawdza pod jakikolwiek filtr, nawet ten najcięższy. Także ja do tego kosmetyku wracam. Szkoda, że to jest tylko 30 ml. Ale jest to produkt wydajny, bo on ma taką lekką, śliską konsystencję i dlatego niewiele go trzeba, żeby rozprowadzić na całej skórze twarzy. I nawet przy niewielkiej ilości bardzo ładnie nawilża. Także ja bardzo mocno polecam. Światło widzę, że jest znowuż nie takie. Kombinuję cały czas światłem, bo jeszcze nie ma mojego ring light, który został zbity. Kolejny kosmetyk z Inkiliss to jest serum Q10, również bardzo je lubię, to jest również taka postać mleczka, on ma konsystencję bardzo podobną do tego Multibiotic. To jest takie jakby mleczko, taka zawiesina, no raczej mleczko bym powiedziała, czy też lekki krem. Ja tutaj widzę takie właściwości nawilżające, jak gdyby wygładzające, on bardzo ładnie tą skórę tak jakby wygładza, otula. No nie wiem, jest dla mnie bardzo komfortowy. Ja używam czy rano, czy wieczorem. Czasami używam tego zamiast kremu, jeżeli na przykład rano mam jakiś cięższy krem z filtrem, to wówczas ten mi w zupełności wystarcza już zamiast kremu. Także to jest również któreś moje opakowanie i na pewno wrócę, bo to jest też jeden z tych tańszych kosmetyków, bo ten z The Inkiliss, to znaczy te Q10 kosztuje chyba coś koło 5 funtów. Niestety ten Multibiotic to kosztuje chyba coś koło 12. To wciąż nie jest dużo, ale to jest tylko 30 ml, no i tutaj też jest 30 ml, także w sumie to Q10 ma bardzo podobne działanie, ale mimo wszystko ja do tego Multibiotic będę wracać, bo bardzo lubię. Co tutaj mam dalej? Mam Geek & Georges, słuchajcie, Sea Glow, czyli kolejne opakowanie serum z witaminą C. W tej chwili kombinuję, coś mam innego, coś mam z Eveline, coś mam z tej Dermy E. Ale do Geek & Georges na pewno będę wracać, tylko ja naprawdę Wam polecam dzielić sobie to serum na pół i po prostu przelewać sobie do innego opakowania i pół trzymać w lodówce. Ja zauważam, że rzeczywiście to bardzo mocno przedłuża trwałość tego kosmetyku, także ja tym razem nie podzieliłam już końcówkę, zużywałam taką żółtą, nie mocno pomarańczową czy brązową, ale żółtą. A jak sobie dzielę na pół, to praktycznie całe opakowanie jestem w stanie zużyć bez zmienionego koloru. Także serdecznie Wam polecam, tu jest 20, a nie, to jest, przepraszam, 15% witaminy C, oczywiście kwas ferulowy i witamina E, także świetne, świetne serum, ale o krótkiej dacie ważności, no bo o to w tym właśnie chodzi, to ma być kosmetyk świeży. Także ja o Geek & Georges też wielokrotnie mówiłam i tutaj mam kolejny ich kosmetyk, to jest jeden z nowszych kosmetyków. Ja już go kupiłam, jak on już był te kilka miesięcy na rynku, ale to jest jeden w każdym razie z nowszych ich kosmetyków. Stressless. I to jest beta-glukan i wąkrotka azjatycka. Słuchajcie, to jest takie serum, które ma, oprócz tego, że ma nawilżać, to ma również odstresowywać skórę. A co to oznacza? To znaczy, że ma po prostu łagodzić ewentualne podrażnienia. Ja podrażnień jako takich nie miałam, chociaż od tretinoiny zdarzały się. Nie wiem, czy ten kosmetyk jakoś w tej kwestii pomagał.
Po prostu skóra musiała się przyzwyczaić do tretinoiny. Ale sam kosmetyk oceniam na bardzo dobrze, jako bardzo dobry, dlatego że bardzo ładnie skórę nawilżał, no uspokaja ją w jakimś tam stopniu, bardzo ładnie się wchłaniał, to jest konsystencja takiego jakby pół żelu, ja łączyłam to często z olejkiem, no nie wiem, bardzo fajnie działał ten kosmetyk i jak będę robić kolejne zamówienie z Geek & Georges, to prawdopodobnie zamówię ten kosmetyk, bo mówię, bardzo dobrze mi się sprawdzał. Dalej mam tutaj coś z Niche Beauty Lab i to aż trzy kosmetyki, tak. Z Niche Beauty Lab. Pierwsze to jest Acne Me i to jest ten Zit Peel AHA, BHA i PHA. To jest taki preparat, serum z kwasami złuszczającymi. Ja to chyba tylko raz zastosowałam do twarzy, dlatego że krótko później zaczęłam stosować tretinoinę, a że moja skóra dosyć długo się do tej tretinoiny przyzwyczajała, także ja w minionym sezonie grzewczym używałam naprawdę bardzo niewiele kosmetyków z kwasami złuszczającymi. Także mówię, ten użyłam na twarz tylko raz, bo potem zaczęłam używać tretinoiny i już moja skóra by dalej tego po prostu nie wytrzymała. Natomiast całe zapakowanie zużyłam na dekolt, na szyję i na dekolt. Bardzo fajny kosmetyk, nie jest, znaczy on jest silnie intensywny. Jest intensywny, jest dosyć mocny, ja nie wiem jakie tu jest stężenie tego kwasu, nie wiem czy to było gdzieś podane. Ale czuć, że nakładamy kosmetyk z kwasami, dlatego że jakbym nałożyła jeszcze tretinoinę, to mi skóra bardzo mocno piekła. Skóra była ładnie wygładzona po tym kosmetyku, także myślę, że jeżeli szukacie czegoś stricte właśnie z kwasami złuszczającymi i do tego macie jeszcze jakieś problemy z trądzikiem, bo to jest w ogóle cała linia przeznaczona do skóry trądzikowej, ja myślę, że to jest kosmetyk, po który warto sięgnąć. Ja myślę, że to jest... Postawiłabym to na równi z tym czerwonym serum z Dr. Organic, a może nawet na plus, dlatego że to serum czerwone z Dr. Organic, ono jest bardzo intensywne, ono wywołuje u niektórych ludzi podrażnienia i ten nadratek trzeba je zmywać. A tutaj mamy coś troszeczkę bardziej łagodnego, co możemy, oczywiście zostawiamy to na skórze, traktujemy to jako po prostu takie serum, ale możemy to stosować dużo częściej i nie wywołuje takich podrażnień. Nie jest to tak po prostu silne i nie daje takiego szoku naszej skórze, jak to serum z The Ordinary. Także jeżeli szukacie, mówię, czegoś takiego silnie złuszczającego z kwasami, to naprawdę mogę Wam ten kosmetyk polecić. Dalej mam preparat z kwasem tranexamowym, to jest PIH, czyli Post Inflammatory Hyperpigmentation. I to jest nic innego jak taki preparat, który ma niwelować jakieś pozostałości, jakieś blizny na skórze właśnie po wypryskach. Natomiast ja to kupiłam, przetestowałam ze względu właśnie na ten kwas tranexamowy, bo też o kwasie tranexamowym robiłam oddzielny film, że on działa na zasadzie rozbijania tych skupisk melaniny, także po prostu niweluje przebarwienia i też zapobiega nowo powstającym. Także tutaj mamy i 5% tranexamowego kwasu, 5% azologlicyny, 5% niacinamidy, 1% kwas kojowy i jakieś 0,3 luminia, coś tam. Ja uważam, że to jest świetny preparat. Myślę, że to jest bardzo fajna konkurencja dla chociażby tego preparatu z Basic Lab, który czeka u mnie w kolejce do przetestowania. Jeszcze po prostu nie zaczęłam, ale dużo, dużo tańszy i nie wiem, skład świetny i działanie świetne. Ja Wam nie powiem, czy to działa na przebarwienia, czy nie, dlatego że wiecie, wiecie, że ja cierpię na melazmę i u mnie te przebarwienia występują tak naprawdę przez cały rok i one czasami bledną, czasami wybijają mocniej, szczególnie w tym okresie wiosenno-letnim, także ja o skuteczności jakiegoś kosmetyku mogłabym powiedzieć, gdybym go stosowała przez cały rok i dopiero po roku, po wszystkich czterech sezonach mogłabym stwierdzić, czy on rzeczywiście działał na moje przebarwienia, czy nie. A to jest po prostu u mnie niewykonalne, dlatego że ja testuję różne kosmetyki i nie będę jednego kosmetyku stosować przez cały rok. Ale niemniej jednak patrząc na skład, na formułę i tak dalej, moim zdaniem jest to kosmetyk godny polecenia, godny przetestowania, jeżeli borykacie się z jakimikolwiek przebarwieniami i szukacie takiego kosmetyku, który miałby właśnie te wszystkie składniki w jednym, bo i tranexamowy, i azologlicyna, i niacinamida, to wszystko działa rozjaśniająco na skórze i tutaj macie właśnie jeszcze kwas kojowy. Cztery bardzo silnie działające składniki aktywne w jednym kosmetyku. Uważam, że warto. Także ja zostawię nazwę, ale wszystkie kosmetyki z Niche Beauty Lab dostępne są na ich stronie. Przesyłka jest za darmo na całą Europę. Niche Beauty Lab, niektóre kosmetyki, przynajmniej Acne Me, ale chyba te z Transparent Lab też, są dostępne na... Chyba na Just My Look widziałam.
ale mimo wszystko uważam, że bardziej chyba się opłaca kupować bezpośrednio z ich strony. I tutaj mam ostatni kosmetyk od nich i to jest Pharmaskin. To jest tak gałąź ich, taka bardziej ekologiczna mi się wydaje. Opakowanie takie aluminiowe. Słuchajcie, to jest żel pod oczy z kofeiną, nic innego. Ja już mam tutaj to opakowanie tak pognieciane, że ciężko mi będzie cokolwiek odczytać. W każdym razie White Awake Eyes Anti-Wrinkle. Tutaj oprócz tej kofeiny coś jeszcze było. Aha, tutaj jest, widzę coś. Niacinamid, przepraszam. Tak. I to głównie to. Kofeina i niacinamid. Słuchajcie, mi się bardzo fajnie sprawdza ten żel. On bardzo ładnie się wchłaniał, bardzo ładnie skórę nawilżał. Nakładałam na to oczywiście krem. Używałam tego zamiast tradycyjnie serum z kofeiną z The Ordinary. Co mi wkurzało, to opakowanie, bo sama tubka, jak tubka, ale ta nakrętka jest bardzo mała i ona jakby nie zawsze się tutaj wpasowywała w te gwinty i wiecie co, człowiek rano zawsze jeszcze taki zaspany, niezgrabny i zawsze się męczyłam po prostu z tą tubką. Także opakowanie dla mnie na nie, ale sam kosmetyk jak najbardziej na tak. Natomiast ja nie wiem, czy to jest dostępne, dlatego że to są te o ile Acne Me czy Transparent Lab jest przez cały czas dostępne na Niche Beauty Lab, tak te poboczne jakieś linie, one czasami się pojawiają, czasami znikają, także jak kiedyś raz patrzyłam na stronie, to w ogóle tego kosmetyku nie było. Nie wiem, czy teraz jest, także zostawię oczywiście nazwę, ale jeżeli będziecie robić na Niche Beauty Lab zakupy, to ten kosmetyk pod oczy również jest bardzo fajny. Ja mam jeszcze jeden w ogóle serum, teraz mi się przypomniało, z Transparent Lab pod oczy w zapasie. Także nie wiem, czy będę kupować ten, dlatego że teraz wróciłam do The Ordinary, także do tego prawdopodobnie nie wrócę, ale kosmetyk był godny polecenia. No, po prostu zależy, jak tam sobie poradzicie z tym opakowaniem. Mówię, mi się za bardzo nie podobało. Słuchajcie, Eveline. Ok, nie, to zostawię na koniec. Dermatika. Kolejne opakowanie Dermatiki. Ja w tej chwili już jestem na... a nie, to jest jeszcze tretinoina i niacinamid, a ja mam jeszcze do tego kwas azelainowy w tej chwili. 0,05%, także przy tym stężeniu już w tej chwili zostaje. Używam prawie codziennie, to znaczy czasami robię dzień lub dwa dni przerwy w tygodniu, ale tak to używam codziennie. Także ja bardzo polecam Dermatikę, dlatego że to są takie kosmetyki ze sprawdzonego źródła, przepisywane przez tamtych lekarzy. Musimy co 3 miesiące przesyłać im zdjęcia stanu swojej skóry, także gdyby coś się niedobrego działo, to wszystko jest pod kontrolą. Możemy sobie dobrać to stężenie, jeżeli 0,05 jest za mocne, to tam mają i 0,025 i na początku ja zaczynałam od 0,015. Także takich stężeń normalnie gdzieś tam nawet na eBayach czy gdzieś nie dostaniecie, bo przeważnie jest albo 0,025 albo 0,05 i nie wiem, no tutaj po prostu to jest dla mnie pewne źródło, także ja przy Dermatice zostanę, wiem, że są jakieś inne preparaty z tretinoiną dostępne, czy to na eBay, czy na jakichś innych stronach, ale ja wolę po prostu zostać przy Dermatice, dlatego że dla mnie to są takie kosmetyki, leki ze sprawdzonego źródła, także nie chcę eksperymentować, a jeżeli Dermatika coś Wam nie odpowiada przy Dermatice, to możecie sobie sprawdzić ten serwis Skin Plus Me, czy Me Plus Skin, chyba Skin Plus Me. I to jest taki serwis, który działa na bardzo, bardzo podobnej zasadzie, albo takiej samej zasadzie jak Dermatika. Nie wiem, jakie oni tam jeszcze inne składniki mają dostępne, ale jest już konkurencyjny serwis, także warto sprawdzić, a jeżeli interesujecie się Dermatiką, to oczywiście sprawdźcie opis filmu, bo tam jest link, który Wam da, nie wiem, czy pierwszy miesiąc za darmo, czy jakąś tam znaczną zniżkę, także tam jest w opisie jakiś link właśnie do Dermatiki. Dalej mam kosmetyki, na których się bardzo zawiodłam i w ogóle na całej firmie się bardzo zawiodłam, muszę Wam powiedzieć. Przypomniało mi się szukając, znaczy tak, chciałam jakieś inne serum z witaminą C, bo stwierdziłam, że już cały czas używam te same, warto by coś sprawdzić innego, może coś nowego, albo wrócić do czegoś, o czym zapomniałam. No i przypomniałam sobie, że zapomniałam o Skin Pep. Ja kiedyś dużo mówiłam o marce Skin Pep, to jest w ogóle marka koreańska, ale oni mają swoją stronę i wysyłka jest darmowa w ogóle chyba na cały świat. I oni mają naprawdę bardzo fajne kosmetyki, bo i mają właśnie serum z witaminą C i mają tam preparaty z retinolem, z peptydami, takie fajne serum pod oczy z peptydami, jakieś tam
inne takie maski, nie maski, ogólnie jakieś takie, wiecie, zaawansowane technologicznie kosmetyki. I ja od nich kiedyś używałam i to na pewno więcej niż jedno opakowanie właśnie serum z witaminą C. Oni tam mają, to jest 20%? Nie, 15%. To jest 15-procentowe serum z witaminą C, ale ono ma taką formułę troszeczkę tłustą, podobną do Liku C, tak mi się wydaje. No i przypomniałam sobie, że dawno od nich nie miałam właśnie tego serum z witaminą C. Weszłam na ich stronę i stwierdziłam, że no po prostu za takie pieniądze szkoda by mnie nie wziąć, bo tamto serum kosztuje chyba z 5 czy 6 funtów, jeszcze jest przesyłka za darmo. Także zamówiłam, ale oni w tej chwili tam coś pozmieniali i nie można już kupić serum 30 w opakowaniu 30 ml, tylko kupuje się takie zestawy, tutaj jest po 7 ml takie buteleczki i one przychodzą w zestawie 4 czy tam 6, nie wiem, po ileś tam. Ale cenowo wychodzi na to samo, po prostu mamy je w takich małych buteleczkach, teoretycznie po to, żeby je może szybciej zużyć i żeby się nie zoksydowało. No i ja zamówiłam 4 takie, jednego tutaj nie mam, bo odesłałam koleżance. Zamówiłam 4 takie sera i ku mojemu zdziwieniu, każde jedno jak otworzyłam, a przyszło i od razu otworzyłam, to nie to tak, że one tam leżały u mnie. Ono jest w takim kolorze, mam nadzieję, że to widać. To jest po prostu ciemnobrązowe, kompletnie zoksydowany kosmetyk. I ja wiem, że on taki oryginalnie nie jest, dlatego że tak jak mówię, ja kiedyś używałam tego serum, jeszcze jak było normalnie w dużej butelce i normalnie było przezroczyste. A tutaj każde jedno opakowanie przyszło właśnie takie brązowe. I to jest, to nie to, że ono jest żółte czy coś. Ono jest po prostu ciemnobrązowe. I no przyszło po prostu zoksydowane. Nie wiem dlaczego, bo było wszystko ładnie, szczelnie zamknięte, żadnego wycieku nie było, także opakowania zdecydowanie nowe. Po prostu coś nie pykło im z tym opakowaniem. I powiem Wam szczerze, że nie to jest najgorsze, że ten kosmetyk przyszedł zepsuty, bo rozumiem, no wszystko się może zdarzyć. Najgorsze jest to, że ja do nich napisałam z reklamacją, z prośbą o podanie adresu zwrotnego, o refund, o wysłanie kolejnych opakowań, cokolwiek. I oni mi nigdy na tego maila nie odpisali. Także jestem bardzo zawiedziona samą obsługą klienta SkinPep, dlatego że ja do nich piszę, że reklamacja, że kosmetyk przyszedł zepsuty, że chciałabym odesłać albo zwrot pieniędzy, albo dostać dobrą wersję tego kosmetyku i tak jak mówię, nie odpisali mi w ogóle na maila. Także całe szczęście, że kosmetyki niedrogie, no ale tak czy inaczej, raz, że to są moje pieniądze, a dwa, że bardzo się zawiodłam na firmie, bo pamiętam, że kiedyś tą firmę darzyłam uznaniem, bo kosmetyki były, uważam, fajne, ale więcej już po prostu z tamtej strony nic nie kupię, bo nie wiadomo, nie wiem, dlaczego tak się stało. Okej, kolejny kosmetyk to jest krem Lab Series. To jest coś, co ja dostałam, a ja wiem co, ja to kiedyś kupiłam jako próbkę z tego serwisu Feel Unique, Pick and Mix. Kupowałam takie próbki różne. I to była takie potężna próbka, bo tu jest, wiecie co, 15 ml, także jak na krem nawilżający, to jest raczej, bym powiedziała, taki travel size, a nie próbka. I powiem Wam, czy ten krem mi się naprawdę, nie wiem, czy to widać, on był taki niebieski. Bardzo mi się podobał ten krem. Miał fajną, lekką konsystencję, a jednocześnie był silnie nawilżający, taki bardzo, bardzo nowoczesna formuła. Był delikatnie perfumowany. To był taki zapach jakiegoś żelu pod prysznic. Był delikatnie perfumowany, ale jakoś mi to aż tak bardzo nie przeszkadzało. Bardzo ładnie skórę nawilżał, wygładzał. No świetnie mi się sprawdza ten krem. Do tego stopnia, że ja nawet myślałam, żeby sobie kupić pełne opakowanie tego, ale to jest w ogóle jakieś kosmiczne ceny ma ten kosmetyk. Nie wiem, ten krem kosztuje coś koło 50-60 funtów, nie wiem. Także nawet nie wiem, co to za firma, powiem Wam szczerze, Lab Series. Podejrzewam, że ja coś o tym słyszałam i może powinnam znać tą firmę, ale niestety nie znam. Nawet nie wiem, czy jest cruelty free, czy nie. W każdym razie cena mnie na tyle skutecznie odstraszyła, że już na pewno nie kupię. Ale muszę przyznać, że krem naprawdę był bardzo fajny. Dalej mam tutaj taką ampułkę. Dostałam ostatnio w prezencie takie 3 ampułki z Neutrogena, tylko co to jest? Farmona. Tak? Tak, Farmona. Farmona Professional to jest Neuro Lift Plus. Aktywny koncentrat
dermoliftingujący. Tak. I to przychodzi w takich kartonikach, gdzie mamy tam chyba, nie wiem, z 10 czy 15 ampułek. Ja mówię, dostałam takie 3 ampułki. Taka ampułka jest do wykorzystania na raz. Tak przynajmniej z tego rozumiem. Także ja tą ampułkę sobie wcierałam w twarz i w szyję to na kilka razy, na kilka warstw, ale wszystko się ładnie wchłonęło i bardzo ładnie skórę nawilżyło. Ja nie wiem, nie zauważam żadnego efektu liftingującego. Ja w ogóle wiem, że to są takie preparaty, które powinny być połączone z jakimś tam innym zabiegiem, czy to z tym mikro... nie, z tą terapią mikro... Z dermaroller. Co to jest? Mikro... No teraz mi wyleciało z głowy. Na pewno wiecie, o co mi chodzi, że to powinno być połączone właśnie z tym zabiegiem, albo z jakąś tam inną, czy mikrodermablazją, czy jakimś tam laserowymi i tak dalej, żeby to było taki właśnie jako kosmetyk wspomagający. Ja tego użyłam tak po prostu, jako serum wieczorem, nawilżające, tak jak mówię, całą ampułkę na raz. Bardzo ładnie skóra była nawilżona, ale efektu liftingującego żadnego nie zauważyłam. Ale mam jeszcze dwie te ampułki, także z przyjemnością je zużyję. No i dobra, Eveline. Słuchajcie, te sera, które zakupiłam, nie wszystkie, tylko te z tej serii Beauty and Glow. Ja zakupiłam serum z probiotykami Checkmate. Brighty... a serum na przebarwienia Brighty Girl i serum rozświetlające Give Me More, czyli zielone, żółte i różowe. Każdy z tych serum miało bardzo, bardzo podobną konsystencję, oprócz chyba tego, tak, te z serum witaminą C, to serum na przebarwienia, to jest serum z witaminą C, ono miało konsystencję taką lekko tłustawą, natomiast to zielone i to różowe miało konsystencję takiej zawiesiny, żel zawiesina, coś w tym stylu. I powiem Wam tak, że to są kosmetyki, które owszem, fajnie się sprawdzają, one mają bardzo ciekawy skład, jak na kosmetyki w tej cenie, kosmetyki drogeryjne, to naprawdę bardzo ciekawy skład. Natomiast, co mnie odrzucało od tych kosmetyków, to ilość perfum. One były po prostu, znaczy są tak silnie perfumowane, że mi autentycznie robi się aż czasami niedobrze rano, jak nakładam jedno z tych serum. A już w ogóle, jak na przykład chcę nałożyć jeszcze jakiś inny kosmetyk perfumowany, dla mnie to jest za dużo, szczególnie z rana, ale nawet wieczorem jest to dla mnie nieprzyjemne. Po prostu bardzo, bardzo silnie perfumowany kosmetyk i mało tego, ten zapach utrzymuje się nawet przez kilka godzin. Ja po prostu czuję na sobie, na własnej twarzy ten zapach. Mało tego, to serum z witaminą C nie, ale te dwa, i to zielone, i to różowe, z jakiegoś powodu bardzo kiepsko się dogadywały zresztą mojej pielęgnacji. Dużo mi się tutaj wałkowało, kulało, coś mi się zbierało, także strasznie mnie to denerwowało i ja na początku myślałam, że zużyję to na szyję i na dekolt, ale nawet na szyję i dekolcie, kiedy chciałam jeszcze położyć na to krem, to po prostu cokolwiek bym nie kładła, wszystko mi się wałkowało. Także no niestety mi się te kosmetyki nie sprawdziły i postanowiłam je wrzucić do Denka. Całe szczęście, że były niedrogie, ale mimo wszystko stwierdziłam, że podaruję sobie pielęgnację do twarzy z Eveline, bo jak dotąd to chyba mi się nic nie sprawdziło tak naprawdę z kosmetyków Eveline do twarzy. Kolorówka tak, do ciała tak, no do włosów to nie wiem, ale do twarzy to chyba już nie będę nic eksperymentować, bo po prostu mi się te kosmetyki nie sprawdzają i już. Dla przeciwwagi mój absolutny hit, jeśli chodzi o Eveline, czyli tusz do rzęs Variette. Kolejne w użyciu, jeszcze dwa chyba w zapasie, także dla mnie to jest najlepszy tusz ever. To w tym właśnie złotym opakowaniu z tymi takimi tutaj weneckimi okularami. Lubię tą maskarę za szczoteczkę, bo to jest bardzo cieniutka taka silikonowa szczoteczka. Oczywiście co kto lubi, ja po prostu lubię tego typu takie precyzyjne szczoteczki, dlatego że ja mam bardzo krótkie rzęsy. I ja chcę sobie je wyciągać, wiecie, bezpośrednio od nasady i stosunkowo też małe oczy, więc u mnie takie małe maskary sprawdzają się najlepiej. A dwa, że po prostu lubię też, jaki efekt ona daje na rzęsach, bo ona rzeczywiście i wydłuża, i pogrubia. Robi taki, wiecie, full wypas. I na dodatek ładnie się utrzymuje przez cały dzień, mi się nic nie kruszy, nic nie odbija i też wieczorem bardzo łatwo się zmywa. Także dla mnie tusz numer jeden. Mam nadzieję, że nigdy z rynku nie zniknie. Dwa kosmetyki ostatnie już z kolorówki.
Gosh Primer Plus, to jest Skin Adapter Kameleon. Ja to kupiłam, bo miałam nadzieję, że to będzie coś podobnego do Kameleona z Lirene, którego nigdzie nie mogę znaleźć. Jestem ciekawa, czy w Polsce gdzieś na w sklepach stacjonarnych jest jeszcze ten Kameleon z Lirene. Bo jeżeli jest, to chyba sobie kupię ze dwa opakowania, bo tutaj go po prostu nigdzie nie mogę znaleźć. Jak nawet gdzieś jest w sklepie jakimś, polskiej jakiejś internetowej drogerii, to jest out of stock, także szkoda. Wracając do tego kosmetyku, słuchajcie, to jest taki primer, który ma lekko tonować koloryt skóry i on rzeczywiście to robi. To nie jest żaden tam podkład ani nic z tych rzeczy, on nie daje żadnego krycia, to ujednolicenie skóry też jest bardzo delikatne i dla mnie za mało wystarczające, żeby to nosić samodzielnie, ale kosmetyk bardzo ładnie nawilżał i ja na początku użyłam kilka razy i tak leżał. Ostatnio w ramach tego, że staram się zużywać kolorówkę, postanowiłam go używać tak na co dzień, rzuciłam sobie do tej takiej tygodniowej kosmetyczki, którą codziennie rano używam i nakładałam go codziennie rzeczywiście pod... używałam go codziennie pod podkład i muszę Wam powiedzieć, że on rzeczywiście bardzo fajnie się sprawdza jako baza, znaczy pod podkład ten... tak, pod podkład, bo używałam w tej... ostatnio używałam przez cały czas tego z NYXa, Bare With Me. No i w każdym razie ta baza pod makijaż, ona bardzo fajnie się sprawdzała jako taka właśnie baza nawilżająca, ale również wygładzająca. Ja mam wrażenie, że on rzeczywiście przedłużał trwałość tego podkładu, że wszystko po prostu raz, że się lepiej skóry trzymało i też lepiej jakoś tak wyglądało, nie ścierało się. Rzeczywiście coś ta baza robiła. Ja się zastanawiam, czy by nie kupić kolejnego opakowania, bo tak jak bardzo sceptycznie podchodzę do wszelkiego rodzaju baz i nie wiem, czy tak naprawdę jakiekolwiek kiedyś zużyłam, używałam jakoś, no nigdy nie uważałam, że jest mi to potrzebne. Tak tutaj, nie wiem, mam wrażenie, że ona się bardzo fajnie u mnie sprawdzała. Jak już zaczęłam jej używać codziennie, to zaczęłam doceniać. I teraz na przykład, jak ona mi się już skończyła, to już zauważam, że ten Bare With Me, on czasami mam takie dni, to pewnie też zależy od tego, jaki krem z filtrem używam, że on ma tendencję do tego, że gdzieś tam się ściera, gdzieś tam zanika, a na tej bazie to wszystko się po prostu lepiej trzymało, a jednocześnie skóra była ładnie nawilżona i wygładzona, także no fajnie mi się sprawdzała ta baza, mówię, nie wiem, bardzo możliwe, że wrócę do tego, jak będzie jakaś promocja, może gdzieś znajdę w dobrej cenie, to kto wie, być może wrócę do tej bazy. No i ostatni już kosmetyk, to jest puder do twarzy, zużyłam Physician Formula i to jest Mineral Wear. I to jest taki puder prasowany, on miał... chcę Wam otworzyć i pokazać, że jest pusty. No i nie mogę otworzyć, jest. I to był taki puder, który miał takie mazaje tutaj kolorowe, takie trochę zielone, trochę różowe i tak dalej. On miał niby tam ujednolicać kolory skóry, czego ja osobiście nie zauważałam. Słuchajcie, to był puder, który on delikatnie bielił. On miał taki, może nie tyle bielił, co rozjaśniał delikatnie skórę twarzy. I on był też taki trochę ciężki, taki trochę lepki, także trzeba było uważać, jak się go nakłada, na co się go nakłada i ile się go nakłada, bo przy bardzo lepkich podkładach i przy zbyt dużej ilości on potrafił zrobić taką maskę na twarzy. Ale nałożony w niewielkich ilościach i na niezbyt mokry podkład rzeczywiście bardzo ładnie tą skórę tak ujednolicał, wygładzał. To nie był puder matujący, to był raczej puder taki wykańczający, który dawał taki naturalny wygląd skóry. I ja zużyłam całe opakowanie i nawet mi się go przyjemnie, już jak się nauczyłam go używać, to przyjemnie mi się go używało. Natomiast ja powtórnie nie kupię, dlatego że znam lepsze, a dwa, że Physician Formula, z tego co wiem, to nie jest już firma cruelty free. Ja na początku jak kupiłam te kosmetyki, to była, a potem tam się coś zmieniło, nie wiem, czy Physician Formula zostało przejęte przez kogoś i w tej chwili też sprzedają do Chin. W każdym razie wydaje mi się, że Physician Formula to już nie jest firma cruelty free, dlatego też ja oczywiście te kosmetyki, które mam, to zużyję, bo jeszcze mam bronzer, butter bronzer, który oczywiście zużyję, ale póki co kosmetyków nie kupuję, bo tak jak mówię, jeśli chodzi o kolorówkę i w większości pielęgnację, to wiecie, że ja się tego trzymam i kupuję rzeczywiście kosmetyki cruelty free. Słuchajcie, to by było na tyle, całe moje denko, strasznie się dużo nagadałam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy któreś z tych kosmetyków macie, czy lubicie, czy nie lubicie, czy macie podobne zdanie do mojego, czy może wręcz przeciwnie. Ja Wam już serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentarzy, do subskrypcji. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to
to koniecznie zasubskrybujcie, zostawcie kciuka w górę. Dziękuję serdecznie za całe Wasze wsparcie, za te wszystkie komentarze, za lajki i za kawy mi postawione. W opisie filmu jest link do Ko-fi, gdzie możecie postawić mi wirtualną kawę i dzięki temu wesprzeć kanał, tak żebym miała po prostu fundusze na kupowanie kolejnych kosmetyków do testów, między innymi oczywiście filtrów przeciwsłonecznych. A tak a propos filtrów przeciwsłonecznych, to możecie się spodziewać w najbliższej przyszłości pięciu kolejnych testów. Także tyle filtrów przeciwsłonecznych w tej chwili testuję. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, życzę wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!